Jeleniogórski Klub Biznesu działający przy MKS Karkonosz to obecnie ponad 20 przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. W najbliższych dniach z myślą o nich zorganizowane zostanie szkolenie. Już po raz trzeci szkolimy naszych partnerów, którzy związali się z nami w ramach Klubu Biznesu. W ramach Klubu Biznesu współpracuje z nami firma szkoleniowa z Wrocławia. Jej właściciel przyjeżdża do nas dwa razy w roku. Najbliższe spotkanie będzie pierwszym tegorocznym. Tym razem po raz pierwszy udało nam się zorganizować dwudniowe szkolenie. Będzie to szkolenie z zakresu sprzedaży i komunikacji. Odbywać się ono będzie w jeleniogórskiej siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego. Współpraca ma na celu połączenie wiedzy z biznesem w praktyce. My tę współpracę z biznesem w wymiarze lokalnym już zainicjowaliśmy w roku 2012, tworząc Radę Menedżerów Biznesu i Administracji, gdzie ona zrzesza właśnie świat biznesu, przedsiębiorstwa większe lub mniejsze. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym nie musimy się martwić o kwestie bazowe. Nie musimy się również martwić, tak jak już mówiłem wcześniej, o kwestie merytoryczne. Nasze szkolenia są dobrze przygotowane, ale bardzo się cieszymy, że będzie na nie okiem mógł rzucić ktoś z tytułem doktorskim, profesorskim. Daje nam to stuprocentową pewność, że maksymalizując korzyści ze sponsoringu sportowego poprzez funkcjonowanie klubu biznesu, naprawdę dajemy naszym partnerom najwyższą jakość. My zapewniamy właśnie ten wymiar naukowy. Przedsiębiorcy dzielą się z nami doświadczeniami praktycznymi i na tej bazie tworzymy pewien takie właśnie forum wymiany poglądów na rzecz tego, co dzisiaj akurat jest oczekiwane również przez ustawodawcę, bo ustawa nowa, która ma wejść za pewien czas, dokładnie w październiku, stawia na stronę praktyczną naszej również działalności naukowej. Z jednej strony potrzebujemy informacji z rynku pracy, w jakim kierunku powinniśmy kształcić naszych studentów, a na pierwszym, na drugim stopniu. Potrzebujemy informacji zwrotnej, w jakim kierunku powinniśmy rozszerzać ich wiedzę i umiejętności poprzez studia podyplomowe. Możliwości, które otwierają się od 2019 roku, to również szkolenia dedykowane, specjalności dedykowane, które też musimy rozpoznać, w jakim kierunku powinniśmy te szkolenia i specjalności przygotowywać. Potrzebujemy też udziału praktyków do takich codziennych zajęć dydaktycznych dla tych studentów, którzy już są. Staramy się włączyć praktyków do zajęć, które prowadzimy i tutaj mając możliwość współpracy z Klubem Biznesu, my tworzymy sobie taką bazę praktyków, których możemy już na poszczególne zajęcia, warsztaty, dodatkowe wykłady z praktykami zapraszać, więc to jest taki element dodatni dla naszych studentów już studiujących. 12 kwietnia w Wydziale Ekonomii Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego odbędzie się również spotkanie wspomnianej wcześniej Rady Menedżerów Biznesu.